Pamiętacie ten materiał? Otworzyłem sobie konto na Vinted. Jeżeli tak, no to powiem wam coś jeszcze. Znowu coś upolowałem. Tym razem nie jest to jakiś mega super wielki produkt, ale znowu za bardzo niską cenę. Vinted no wydaje się skarbnicą takich produktów. Można naprawdę coś fajnego trafić, ale trzeba uważać, bo mogą się trafić ludzie, którzy będą chcieli was oskamować i sprzedać wam jakąś podróbkę albo nawet otwarte rzeczy w środku. Ten box wydaje się, że nie był otwierany nigdy w życiu. Zobaczymy, jak to będzie z dropami w tym odcinku. A jeżeli wy chcecie coś kupić bez żadnego stresu, bez żadnych takich huntingów na Vinted czy coś w tym stylu, boxy Pokémon albo ogólnie karty Pokémon, zapraszam oczywiście do sklepu pokelove.pl. Tam macie właśnie takie produkty, a z kodem OGRAM to macie 5% rabatu na cały asortyment. Także no nic, nie przedłużajmy, bierzmy się za otwarcie tego boksa. Ogólnie Annihilape'a już otwierałem razem z kartami PSA na swoim kanale. Oczywiście zapraszam do obejrzenia materiału, bo tam naprawdę fajne karty PSA dostały fajne oceny w sensie. A tutaj Annihilape box właśnie z Vinted. Widzicie, że jest troszeczkę tutaj takich damage'y, że tak powiem, no nie? Jest troszkę tutaj naderwany, jest poobijany, poobcierany, ale co najważniejsze, nie wydaje się być otwierany kiedykolwiek. Więc kurczę, ludziska, otwieram tego boksa i patrzmy, co w środku się znajduje. Kartonu już nie ma, został sam plastik, karty promocyjne i 4 boosterki z takiego boksika. Ja dałem za tego boksa, żeby was nie oszukać, 42 zł. Jakoś tak. Więc no, sama wartość tego boksa jest około 80 do 90 zł. Czasami widziałem po 100 zł te boksy. No, udało mi się fajnie go wyrwać, ale tak jak już mówiłem na wstępie, należy uważać na takie rzeczy, bo różni sprzedawcy mogą się trafić. Przede wszystkim bardzo dużo skamerów, tak? Tutaj macie kartę Mankeja, którego mam powtóreczkę. Druga karta tego boksika to jest Prime Ape, też się ładnie świeci, bardzo ładnie to wygląda. Kodzik, oczywiście zgarniajcie. No i karta Annihilape i Exa, która trafi właśnie za chwileczkę do koszulki. No i boosterki. Boosterki Paldea Evolved 2 razy. Scarlet and Violet podstawka, czyli base set Scarlet and Violet. No i boosterek z Lost Origin. Może trafię Lugię, no chciałbym. Chociaż jak już powiedziałem, to pewnie nie będzie. Ale sprawdźmy, co w środku takiego boksa się znajduje. Lecimy z boosterkami. Może zaczniemy sobie od najnowszego do najstarszego dodatku. Zaczniemy z Scarlet and Violet, czyli z aktualną erą w kartach Pokémon, jak i również po prostu aktualną erą w grach Pokémon, tak? Zobaczmy, co w środku jest pierwszego boosterka. Kodzik możecie sobie zgarnąć, oczywiście. I patrzymy. Watrel. Tutaj chciałbym przede wszystkim Iono trafić. Może jakimś fartem się trafi ta Iono, ale nie o to Iono mi chodziło. Shinx jest drugim reversem i Veluza, więc pierwszy booster bez dropu. Drugi boosterek z Paldea Evolved z Meowskaradą. Czy może Meowscarada się trafi tutaj? Albo Meowscarada pokaże mi jakiś fajny dropik. Kodzik, proszę bardzo, jest dla was oczywiście jak zawsze. I tutaj mamy Gotite, Pieska, Wingula, Pineco, Sudow do Grusza. No chciałbym coś fajnego trafić. Superior Energy Retrieval na rewersie, bardzo potrzebny mi do Golden Godeku, więc okej. Nawet okej, ale dalej bez dropu, czyli ten Annihilape już nie był tak dobrym boksem jak 151 z Alakazamem. No tamten boks rozwalił całkowicie system i chciałbym po prostu, żeby reszta ogólnie takich moich huntingów też przyniosła takie sukcesy. Patrzmy w podstawce Scarlet and Violet, co się może trafić. Ładny art tego Floragato. Pierwszy reverse Grave Art jest tutaj naszą Illustration Rare kartą. I ostatnia karta Annihilape, więc tytułowy Pokémon tego boksa, ale Grave Art nie miałem. Nie miałem tego Pokémona, nie miałem tego artu, więc jestem zadowolony. No i ostatni boosterek z Lost Origin. Kurczę, fajne, bardzo lubię Sword and Shield. Od tego mniej więcej zaczynałem, od tej ery Sword and Shield właściwie. Kodzik, proszę bardzo, jest dla was. Tutaj się przekłada karty 4 za 2. No i patrzmy. Jest piesek, jest chmurka, jest kaczka, jest piesek, jest coś. Energia, Silcoon, Lady, Lampen, Gardevoir, Radiantowa. Już nie wiem, która moja z kolei, ale widziałem, że z tyłu też coś jest. A z tyłu jest Rotom V, więc double drop jeszcze w tym boosterku. No i z 4 boosterków zrobiły nam się dropiki. 3 dropy z takiego boksika za taką fajną cenę. No kto by nie chciał, przyznać się, kto by nie chciał. Jeżeli podobał wam się odcinek, zostawcie oczywiście lajka, zostawcie subskrypcję, czerwony guziczek, jak i również komentarz, no i dzwoneczek, żeby was więcej materiałów nie ominęło. Tymczasem trzymajcie się, siema.